Dave odwiedził Palionowo 2, wróci na Palionowo 3 i z nim stało się coś bardzo, bardzo złego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie na Palionowie. Słuchajcie, coś stało się niedobrego z Dave'em, coś się stało niedobrego, ponieważ był na Palionowie 2, wrócił jakimś cudem, jakąś przepustką przez portal, ktoś ten wielki bemu pozwolił, wrócił. Co on tu robi? Czemu spuścił jedną tą? Ej, fajnie, będziemy mieli lamę. Chodź tu. Chodź tu, czekaj, o co ją zaczepić? A może kiedy indziej? Dobra. Biorę tą linę, może kiedy indziej. Zostań tutaj, lamo. Ale przyszedł mi tu jakiś kupiec w ogóle, co jest? Jakie ty masz beznadziejne w ogóle oferty? Co to ma być w ogóle? Dobra, feton, idź stąd. Dobra, słuchajcie, w każdym razie. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku pośledzimy Dave'a, bo ewidentnie coś się z nim stało niedobrego. Ma białe oczy, nie miał białych oczu. To trzeba sobie. To jest pewne. Nie miał białych oczu, to pamiętam. Miał takie czarne, jak prawdziwa żabka. A teraz ma jakieś takie totalnie całe białe. Coś się z nim stało niedobrego. I zobaczymy, co on dzisiaj wykmini. Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Jak on jest tutaj, kurde, przy tej fontannie, co ja robię? Dobra, patrzcie, mam potki na niewidzialność, więc walę sobie potę na niewidzialność. Szybko, żeby on mnie nie widział. Nie mam nic założonego, dobra. Gdzie on ma w ogóle jakiś B na plecach? Tego nie widziałem wcześniej. Co on robi? Rozwala dom Emily. I to łapą jeszcze, że nic nie wypadło. A widzicie, co jest z nim nie tak? Kurczę, założę. Wow, jak dostałem petardę! On mi widzi, że co? Dobra, zaczął machać, kurde, myśli, że gdzieś tam jestem. O, wow, jaką petardę wyrąbałem na dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. Dobra, założył zbroję. Mam nadzieję, że zaraz ściągnie chociaż tego hełma. Ten wypił w ogóle też potkę na niewidzialność, ten kurde kupiec. Patrzcie, widzicie, jakie on ma białe oczy całkowicie. Co się z nim stało niedobrego? Bije tą lamę w ogóle, co jest? Zostaw tą lamę! Kurde, hopie! Czekajcie, ja muszę zabezpieczyć tą moją lamę, żeby ona nie wyszła z tej hawiry. Na szybko tutaj już wiem, jak ją zaczepię. Tu jest. O! Nie! 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 Bierze ją! Nie, zostaw ją! Nie, no, bierze mi lamę. Ale dobra, ona się coś zepsuła. Jest. O, kurde, nie, no on ciągle chce mi ją, ewidentnie chce zabrać. Czekajcie, muszę ją tu trzymać. Trzymam ją. On nie może przejść. Nie, kurczę! Nie, nie! Tą głowę mam w ręce teraz, znaczy w ekwipunku. Odłożę ją tu, żeby nie było. Gdzie on mi bierze moją lamę? Zostaw mi ją. Nie, kurde, w kaktusa! No co, ty jesteś nienormalny? Nie, no proszę, nie, no lamę mi w kaktusa wciąga. Stary, zostaw ją! Kurde, biedna lama! Skrócę jej cierpienia chyba. Bo nie wiem. Nie rób tego. Kurde. Przestań! Widzicie, jakie on ma białe oczy? No coś z nim jest ewidentnie nie tak. Ja nie wiem, co możecie napisać w komentarzu, jak ja to mam, jak mam go wyleczyć. Co on robi z tą lamą? Zostaw ją! Zostaw ją, ty zły człowieku! Teraz bardziej zła żabo. Nie, no dlaczego on to robi? On mnie nie widzi teraz na szczęście. Nie, no zabił! Oj, będę, no dobra, no ty, nie, no po polu mi skaczesz! Zostaw! Patrzcie, szukam mnie, ewidentnie mnie szuka. Ła, w kaktusa sam wlazłem. Wow, ziemniaka w ręce miałem, ała! Kurde, widział mnie! Czekajcie. Nie, no skacz mi po tym polu, widzę to. Kurde! Najgorszy! Kurde, pół serduszka! Co? Jaki on jest potężny, on ma taką siłę teraz, że ja nie wiem, co się z nim dzieje totalnie. On jest nie do pokonania w tym momencie. I widzi mnie nawet, jak jestem na niewidzialności. Nie wiem, chyba, no bo nie rozumiem, nie umiem tego wytłumaczyć nawet. Kurde, jak stąd skoczę, to mogę zginąć. No patrzcie, całe pole mi podeptał. Nie, tylko ten pasek środkowy. Wskoczę w to, mam nadzieję, że tak. Kurde, nie wskoczyłem, dobra, nieważne. Dobra, idziemy za nim, bo on gdzieś pobiegł, kurczę, trzeba go zobaczyć, co on odwala. Piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły na to, żeby go uleczyć. O kurde, co on zrobił? Buty diamentowe ma chłop. Nie, on jest tak potężny. On się tak teraz spotężnił, że tak to ujmę, że totalnie nie mam pomysłu, jak mam go pokonać. On jest nie do pokonania w tym momencie. Patrzcie, ten szkielet do niego pakuje, ale on nawet się tym nie przejął, ty. Co on tu zrobił? Zabrałem tą książkę w łapę. Czekajcie, co to jest za książka? Dobrze, panie. Co? Co jest grane? Z kim on gada? Czekajcie. Gdzie on idzie teraz? Patrzcie, znowu... Creepera! Nie! Myślałem, że go wysadzi. No. Patrzcie, co on robi. On tego creepera gdzieś chce tutaj zdetonować chyba. Patrzcie, jak prowadzi tego creepera. Co jest? Jakiś władca creeperów. Patrzcie, jak te moby zbiera. On buduje armię chyba. On buduje armię teraz. On chce pokonać Palionowo. Nie.
Co on robi? Fontannę jak wszystkie bierze. Jaką armię zebrał? Czemu oni za nim idą wszyscy? Jak? O, jakich? O kurczę, ograł. Co on robi? Gdzie on ich ciągnie? Patrzcie, kolejny, mały teraz. Co jest? On dostał strzałę od tego. Ty, wybuch. Dobra, nie wiem o co chodzi. Czekajcie, odsunę się trochę dalej. Nie widzą chyba te moby, jakie są na niewidzialności. Gdzie on je ciągnie? On je tu ciągnie do jakiegoś wielkiego bełon. Chce im ofiarę złożyć, czy co? Patrzcie, jak to wybucha, jeden za drugim. Jaki on jest potężny, on walczy. Jak wysadziło je w powietrze? Co jest grane? Patrzcie, jak on je niszczy. Co jest grane? Jaki on jest potężny. Pokonał wszystkie, patrzcie go. Wszystko. Jeszcze pająka na plecach ma, ale zaraz go też go zniszczy pewnie. Bum. Ty, zniszczyły mu się spodnie. On i tak jest dalej potężny. Nie wiem o co chodzi, ja nie mogę, dobra, patrzcie, szkieleta robi. Nie no, chłopiec jest do pokonania, nie da się z nim wygrać. Czekajcie, on jakąś tabliczkę pisze teraz znowu. Nie wiem o co chodzi. Ile ja mam? 3 minuty jeszcze mam niewidzialności, to dobrze. Dobra, co on tu pisze? On będzie teraz się porozumiewał chyba z tym swoim panem, tym wielkim B. Wykonałem pana zadanie, co? Co tu jest za ten wielki B? Chce się z tobą spotkać. Co? Pisze kolejną tabliczkę. I ciekawe co napisze. Patrzcie jakie on ma gały. Napisał. Zabiłem 10 przyjaciół. Co? Nie, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart nieśmieszny. Co on w tym momencie wyczynia? Patrzcie, znowu mi skacze po polu. Co? Nawóz zrobił? O, zabrałem mu go. Niechcący całkiem. Ale jest wkurzony. I co teraz? Dobra, on ewidentnie widzi, że ktoś go śledzi. Ale ja nie wiem, czy dobrze jest za nim iść, bo możemy teraz jakąś pułapkę wciągnąć, ale dobra, lecimy, raz się żyje. No, ewidentnie wie, że ktoś za nim chodzi. Wchodzimy do środka może. Wo, wychodzimy. On macha tam tym mieczem, to by było niebezpieczne tam zostać. Więc niestety, musimy stąd uciekać. Gdzie on jest? Dobra, gdzieś tam sobie pobiegł. Co ma tu w ogóle w tych skrzynkach? Pusto wszędzie. A tu są jakieś rzeczy, ale jakieś takie syfy totalne. Jak na jego potęgę, to jestem w szoku, bo on powinien mieć mnóstwo rzeczy teraz. Dobra, coś tutaj przepala set. Oła! Oła, jak dostałem petardę mocną. Ty, czekaj. O, ale farto, że nie uderzył nas. Ziemniaki se przepala, dobra, rozumiem. Gdzie on jest? Dobra, wróci do tej Hawiry, a tutaj w tych skrzynkach trzcina, ile ziemniaków? Co ten ma? Tu mieszka Dave. Napiszcie mi, co chodzi z tymi oczami. Ja nie wiem, o co chodzi, ale on straszliwie teraz wygląda. Przerażająco. Dobra, on coś tutaj wykmini. Czekajcie, zjem sobie ziemniaka, żeby mi życie też odnowiło się, bo mam wtedy na 2 strzały. Więc muszę tutaj pilnować, żeby mieć maksa. Mam największe szanse na przeżycie wtedy. Znowu coś do skrzynki. Bierzemy diamenty. Dobra, zabrałem mu te diamenty. Nie zauważył, bo wyszedł ten. Nie wiem chyba, że mu zabrałem te diamenty nadal. Ale dobra, szuka. Dobra, macha mieczem. Co tu jest na tym drzewie napisane? Wróciłem. Ała! Zabił mnie. Nie, a teraz już jestem widzialny. Nie, najgorzej. Co teraz? Mogłem sobie zostawić jakąś kurczę... Czekajcie. Ja tu miałem kiedyś podkę na niewidzialność. Miałem tu gdzieś kiedyś podkę na niewidzialność. Gdzie ja ją odłożyłem? Może skrzynka na górze? Proszę tu? Nie. Gdzieś odłożyłem skrzynkę. Znaczy, podkę na niewidzialność, a nie pamiętam już gdzie. Gdzie ja ją dałem? Ja ją może gdzieś schowałem w jakieś takie... Kurczę, gdzie to było? Dobra, nie wiem, ale... Musimy się tam jakoś dostać teraz. O nie, idzie do mnie. Ej! Jezu, jak się wstraszyłem! Co? Ej! Co? Ktoś mnie śledził. Serio? Kto cię śledził? A gdzie? Nie wiem. Gdzie on jest teraz? No, coś mi się zdaje, że stoi nas blisko. Mówisz, że tu gdzieś jest? A tu patrz, no. tu coś jest. Widzisz tą linę? Wiesz co ja widzę? Co? Zdrajcę. Nie, gdzie? Nie, zdrajcę nie, zostaw widzę. Mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Ała. Gdzie on mnie zabił? Zdrajcę gdzieś... widzę. Nie no, gdzie ty widzisz zdrajcę? Nie, zostaw mnie, proszę. Zatrzym się! Proszę, nie rób mi nic.
Zatrzym się! Nie, 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 nie! Ała, ała, ała! Ała, kolejna peta. Dobra, lecimy tam w to miejsce, gdzie są te teleporty. Tam go zdradzimy. Znaczy, zdradzimy, stracimy. Zobaczymy, bo tam dwa teleporty, dwa różne miejsca teleportują. My wejdziemy w jeden, on wejdzie w drugi. Mam nadzieję, przynajmniej jak wejdzie w ten sam, to jest po nas. Idzie za mną? Gdzie on jest? Słyszę Dobrze, go. Panie, będę czekał na niego. Nie, on gdzieś tam... Gdzie on jest? On będzie albo na wieży, albo tam, przy tej mince. Musimy wiedzieć, w który się teleportnąć. Dobra, tepiemy się na wieżę. Nie wiem, znaczy ja w sumie nawet nie wiem, który to był teleport. Dobra, lecimy. A czekajcie, tu. Dobra, biorę tą zbroję. Plan B, to już jest plan B. W tym momencie to już trzeba mieć plan B. Biorę totem nieśmiertelności, biorę to. Zakładam to wszystko, nie ma szans, żeby mnie teraz pokonał. Nie ma szans. To jest niemożliwe w tym momencie. Dobra, bierzemy tak. Jedynka chyba. Albo... Nie, dwójka. Dobra, dwójka. O, nie! Jest tu! Był tu! Kurde, totem nieśmiertelności wykorzystaliśmy. Czekał tam, skąd on wiedział, w którym miejscu będę? Nie. Gdzie on jest? Tam stoi na wieży chyba. Tak, stoi na wieży, patrzcie, czeka tam. Co z nim jest nie tak? Ale wykorzystaliśmy totem nieśmiertelności. Umarliśmy tak naprawdę. Więc już byśmy byli nieżywi. Dobra, nie wiem, nie mam potki na niewidzialność już. Gdzieś mi się straciła, on mi zabrał te itemy. Nie mam nic, ale gdzieś miałem, wiem, że gdzieś miałem potkę na niewidzialność, jestem tego pewien. Tylko kurczę, gdzie to było? Przeglądam te skrzynki jeszcze raz. Może w jakiś piec włożyłem, no nie, no raczej nie. Kurczę, boję się, że ją gdzieś straciłem, że ją gdzieś odłożyłem w miejsce, w którym ona znikła czy coś, albo komuś to dałem, albo ktoś mi zabrał może. Może wejdę do domu Emilii i zobaczę, czy może ona ma taką potkę, bo ona... Kurde, ale będę okradał moją dziewczynę, byłą, żonę w sumie. Czekajcie, patrzę tu, na szybko. Może ona mi ją zabrała, jak był podział majątku 50 na 50, ale wątpię. Gdzie on jest? On tam gdzieś na górze jest, słyszę go ciągle. Ale kurde, czekajcie. Nie no, w tych skrzynkach, kurczę, nie chce mi się tutaj tego szukać. O! Kurczę, nie, to tylko są butelki po potkach. Już nic tam nie ma niestety. Szybkie sprawdzenie. Potrzebuję tej potki na niewidzialność. Dobra, nie ma jej. Dobra, słuchajcie, on tam gdzieś na górze jest. Ja wracam z powrotem do mnie na chatę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. I zobaczymy, co się uda zrobić. Czekajcie, on tu na tym drzewie stoi, kurde. Muszę jakoś stąd wyjść, muszę jakoś stąd tutaj na prawo i do siebie na Hawirę. Szybko, tam się schowamy. Muszę zrobić sobie jakiś bunkier, żeby w ogóle był bezpieczny. Z Dave'em coś się dzieje ewidentnie nie tak. Muszę dojść do tego, co to takiego. Możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.